mała kaszubska wieś nad Zatoką Puckią. Wydaje się, że nic od lat nie zakłóciło spokoju tego miejsca. No może poza corocznym letnim najazdem wczasowiczów. Wiatry i sztormy nie są tu zbyt silne, a i nieszczęść oraz kataklizmów oszczędziła maleńkiej Rewie historia i los. Widać, ktoś czuwał nad osadą. A jednak pobliska Mierzeja Rybitwia piaszczysta łacha przecinająca w poprzek małe morze kryje pewną tajemnicę. Na jej przedłużeniu jest w wolnej toni miejsce, w którym od lat rybacy rwą swoje sieci. O takich podwodnych pułapkach od stuleci krążą wśród Kaszubów legendy. Prawda jednak ma niewiele wspólnego ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, choć jako się rzekło, jest w niej pewna tajemnica. Prawda to podwodne cmentarzysko okrętów. Postanowiliśmy wyruszyć do tego miejsca, by uchylić chociaż rąbkę rewskiej tajemnicy. Bardzo daleko w głąb zatoki można dojść suchą stopą pośród morskich fal, bowiem Mierzeja Rybitwia, królestwo wędrownych ptaków, ciągnie się wiele set metrów ku środkowi zatoki. Niestety, choć latem można niemal dojść pieszo do tajemniczego wrakowiska, to zimą taki wyczyn jest niemożliwy do zrealizowania. Zwłaszcza, że przesmyk, przez który kutry rybackie wpływają do puckiego portu, jest systematycznie pogłębiany. Zwróciliśmy się więc o pomoc do osoby, która wędrowała tutaj nie raz i to pod wodą. Do nurka i operatora filmowego z Gdyni, Jerzego Abramowicza. On widział wrakowisko na własne oczy. Na Zatoce Puckiej było kilka od wieków zamkniętych akwenów wodnych przez to, że były tam prowadzone ćwiczenia przez marynarkę wojenną i przez lotnictwo morskie. Na Rybitwiej Mieliźnie osadzono specjalnie kilka wraków cywilnych, ale również i wojskowych. I teren ten był całkowicie niedostępny przez wiele lat. Koledzy moi w latach 70. pływali tam regularnie, wiedząc, kiedy nie prowadzi się strzelań. Natomiast no, zdarzało się, że płynąc na to miejsce, takie ćwiczenia się odbywały i było to bardzo niebezpieczne, wbrew prawu no, i kryminał w ogóle. Pewnego dnia, siedząc w klubie, na wieczorze klubowym, stwierdziliśmy z kolegami, że warto byłoby pojechać i zobaczyć, jakie wraki tam się znajdują i zanurkować. Pojechaliśmy. Najbardziej interesującym wydawał się być wrak okrętu podwodnego. Stwierdziliśmy to po wystającym z podwody kiosku. Kiosk to jest ta górna część okrętu, przez którą marynarze wchodzą, wychodzą. Cały kadłub zanurzony był pod wodą, osadzony na płytkim dnie. Wystawała, tak jak tylko mówiłem, ta jedna część. Pierwsze wrażenie, zanurkowaliśmy w pobliżu kiosku, wydawało się, że okręt jest zdewastowany. Poszarpane blachy, otwarte, szeroko ziejące wnętrze, ale po dokładniejszych oględzinach okazało się, że jest on w dosyć dobrym stanie. Z tym, że musimy zdawać sobie sprawę, że woda morska, oddziałując na metal, niszczy go. Korodują cienkie blachy, a okręt podwodny zbudowany jest z poszycia, z blach cienkich, natomiast sztywny kadłub jest gruby, który wewnątrz się mieści. Ten miękki kadłub, ten lekki kadłub, skorodowany był w dużym procencie, ale zachowane były żebra, zachowane były fragmenty oprzyrządowania. Niektórzy nawet wchodzą do środka przez ten kiosk, żeby zobaczyć, jak wygląda wnętrze, ale nie ma takiej konieczności, ponieważ będąc pod wodą, można wpłynąć od strony, gdzie jest duża wyrwa w boku, zobaczyć wszystkie instalacje, jak to wygląda wewnątrz. Thank you.
Wchodząc pod wodę w okolicy dziobu, zaraz po zanurzeniu spotykamy dwie płetwy poziome, są to stery głębokości. Są one mocno oplątane sieciami rybackimi. Większość wraków, czy to płytko, czy głęboko zalegających, jest spowita w taki całun z sieci rybackich, ponieważ rybacy łowią w tych okolicach ryby. Duże ryby szukają takich kryjówek i tam sobie przebywają. Natomiast rybacy, wiedząc o tym, nawet ryzykują utratę sieci, ale zawsze jest szansa, że jakiś połów w momencie, gdy ryby nie ma, tam znajdą. Płynąc dalej, widzimy dziury w poszyciu zewnętrznym, w lekkim kadłubie i ożebrowania. I doskonale widoczny sztywny kadłub, odporny na ciśnienie, w którym załoga i większość mechanizmów znajdowała ochronę przed ciśnieniem wody. Dopływając do kiosku spotykamy olbrzymią wyrwę po prawej burcie, przez którą można wpłynąć do wnętrza i zobaczyć grodzie wodoszczelne między przedziałami i instalacje wewnętrzne okrętu. Płynąc dalej widzimy jeszcze szereg urządzeń na zewnętrznym, między zewnętrznym a wewnętrznym kadłubem i przy rufie śrubę, jak również płetwę sterową. Płytkiej mieliźnie, która rozciąga się od jastarni aż po rewę, z małą przerwą, często pogłębianą, żeby mogły kutry wpłynąć do portu w Pucku. Osadzono szereg wraków w celu prowadzenia ćwiczeń, zwłaszcza strzelań lotniczych. Samoloty przelatując nad statkami, okrętami, miały doskonały cel i mogły ćwiczyć strzelania zarówno i z pocisków, jak i rakietowe. Okręty, które tam były osadzone, to były kutry rybackie i małe statki, i drewniane, i metalowe, ale i wśród nich trafił się też okręt podwodny. Jak się okazało, jest to okręt podwodny polski, wycofany z eksploatacji i został tam odholowany celowo, w tym konkretnym, jedynym celu, aby można było prowadzić do niego strzelania ćwiczebne. Zatopiony okręt to ORP Bielik, niegdyś w czasach PRL duma polskiej floty. Jeden z bardzo cenionych przez marynarzy, zakupionych w Związku Sowieckim okrętów podwodnych klasy Łyski. Oprócz Bielika, marynarka miała jeszcze 4 okręty tego typu. Na tym zdjęciu widzimy ceremonię przejęcia okrętu przez polskich marynarzy w latach 60. Okręty Łyski cieszyły się złowrogą sławą u naszego ówczesnego wroga, a dzisiejszego sojusznika paktu NATO. Do niedawna owiany był tajemnicą fakt prowadzenia przez polskie łodzie podwodne typu Łyski patroli ćwiczebno-bojowych na Morzu Północnym, Morzu Norweskim i wodach arktycznych. Działo się to w latach 70., a więc w czasie zimnej wojny. Na kolejnym zdjęciu widzimy rosyjski okręt tej klasy, który wszedł na skały na szwedzkich wodach terytorialnych niemal przy główkach portu w Karlskronie. Szwedzi odkryli wówczas, że Łyski miała na pokładzie torpedy z ładunkiem jądrowym. Historia pokrewnych Bielikowi okrętów rozpoczęła się w czasie II wojny światowej. Wraz z klęską nazistowskiej Kriegsmarine w ręce zwycięzców wpadły najnowocześniejsze niemieckie konstrukcje łodzi podwodnych. Tak Amerykanie, jak i Rosjanie wiedzieli, że niemieccy naukowcy projektują rewelacyjne okręty typu 21. Na kolejnych fotografiach widać prawie wykończone kadłuby tych okrętów na pochylniach Stoczni Gdańskiej. Zniknęły stamtąd w 1946 roku w tajemniczy sposób. Typ 21 był pierwszym okrętem, który tygodniami mógł przebywać pod wodą bez wynurzania. Miał super nowoczesne na owe czasy wyposażenie i uzbrojenie.
Nic więc dziwnego, że już w latach 50. pojawił się na nowo, ale w ZSRR. Tym razem jako typ 613 lub whisky. Był rewelacją jeszcze w latach 60., ale dzisiaj whisky to już tylko legenda, wraki lub okręty muzea. Na Bałtyku mamy kilka okrętów w strefie naszej brzegowej, jednak są to okręty zanurzone na dużych głębokościach, powyżej 40 metrów i no, z uwagi na tą głębokość penetracja ich jest albo wręcz niemożliwa, albo utrudniona, a zawsze niebezpieczna. Były również wypadki śmiertelne, że nurkowie doświadczeni też nurkując, próbując spenetrować, ginęli. Z całą pewnością jest kilka wraków okrętów podwodnych. Telewizja Polska nawet przeprowadziła taki reportaż z jednego z nich, gdzie pojazd podwodny przez Antka Dębskiego skonstruowany był opuszczany i sfilmowano przez bulaje ten okręt podwodny. Był to U-Bot mniejszego typu, które na Bałtyku gęsto operowały. Takich U-Botów na kosie Półwyspu Helskiego od strony zewnętrznej, od pełnego morza jest kilka. Niektórzy mówią, że wbiły się w brzeg tego półwyspu, w stromą skarpę. No, jest to mało prawdopodobne, prawdopodobnie osiadły na dnie i tam spoczywają. No, natomiast eksploracja jest dosyć trudna. Być może w przyszłości, kiedy rozwiną się pojazdy podwodne bezzałogowe, a już ma to miejsce, będzie trochę łatwiejszy dostęp i będzie można z pewnością stwierdzić, czy jest to okręt podwodny, czy jest to inna przeszkoda. Katastrofa gigantycznego okrętu Kursk sprawiła, że ludzie znowu zaczęli interesować się okrętami podwodnymi zatopionymi na dnie mórz. Było ich wiele, co najmniej 4 amerykańskie i 8 sowieckich. Kilka z nich, jak rosyjski K-129, wydobyto na powierzchnię, by potajemnie poznać sekrety broni przeciwnika. Większość jednak spoczęła w wiecznych ciemnościach na zawsze, grzebiąc w swoich kadłubach nieszczęsne załogi. Bielik, który bezpiecznie dosłużył do emerytury na dnie Zatoki Puckiej, był chyba okrętem szczęśliwym. Szkoda tylko, że został rozszarpany ćwiczebnymi bombami, zamiast stać teraz przy kei jako część historii polskiej marynarki wojennej.